Działanie szatana przeniknie nawet Kościół do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom. Kiedy noc mistyczna okrywa światło wierzeń, a szepty dawnych proroctw zaczynają bić echo w duszach poszukujących prawdy, pragnę zaprosić was, siostry i bracia w Chrystusie, oraz wszyscy, którzy jesteście na drodze poszukiwań, na wyjątkową podróż. W świecie, gdzie głośne są głosy zamętu i niepokoju, pragniemy przywrócić słowa, które mają moc przemieniania serc i wskazywania drogi w ciemności. W otchłani czasu w klasztornym zaciszu Akity objawienie to rozbrzmiewało jak głos w pustyni, przecinając zgiełk świata i spokój zakonnych murów, dotarło do nas silne i niezachwiane. Świadectwo siostry Agnes, prostoty jej życia, przemawia do nas równie mocno jak wyjątkowe orędzie, które zostało jej powierzone. Orędzie to, stanowiące zarówno ostrzeżenie, jak i wyraz miłości niebiańskiej Matki, wzywa nas wszystkich do zastanowienia nad przyszłością Kościoła, nad jego jednością i tożsamością w świecie, który nieustannie się zmienia. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie: Jezu, Ty się tym zajmij, Jezu, ufam Tobie, lub niech Bóg ma nas w swojej opiece. Dziękujemy. Czy widmo schizmy, które zawisło nad współczesnym Kościołem, jest odzwierciedleniem przepowiedni z Akity? Co Maryja, nasza niebiańska Matka, miała na myśli, mówiąc o rozproszeniu i ciemności? Jakie znaczenie mają te słowa dla nas, dzisiaj, gdy stawiamy czoła wyzwaniom, jakie przed nami stoją? Dzisiaj zgłębimy tajemnice, które zostały objawione siostrze Agnes, a które do dziś budzą emocje i prowokują dyskusje wśród wierzących i teologów. Rozważymy znaczenie synodu amazońskiego, który odbija się szerokim echem w ścianach Kościoła, i zastanowimy się, czy wydarzenia współczesne są w jakikolwiek sposób związane z tą ponadczasową przestrogą z Japonii. Niech ten podcast będzie dla was źródłem wiedzy, refleksji i duchowej inspiracji. Dołączcie do nas w odkrywaniu przesłania, które może okazać się kluczem do zrozumienia obecnych czasów. Słuchajcie słów Maryi, niech przemówią do waszych serc i umysłów. Zapraszamy do wysłuchania słowa Akity, przesłanie dla świata, gdzie głos niepokalanej staje się przewodnikiem po nieznanych ścieżkach wiary. Jeżeli ludzie nie zaczną pokutować i nie poprawią się, Ojciec ześle na ludzkość straszliwą karę. Będzie to kara większa niż potop, nieporównywalna z niczym, co widział świat. Ogień spadnie z nieba i unicestwi większą część ludzkości, dobrych na równi ze złymi, nie oszczędzając ani kapłanów, ani wiernych. Ci, co ocaleją, będą czuć się tak samotni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, to różaniec i znak pozostawiony przez mego Syna. Codziennie odmawiajcie różańcowe modlitwy. Na różańcu módlcie się za papieża, biskupów i kapłanów. Działanie szatana przeniknie nawet Kościół do tego stopnia, że będzie można zobaczyć kardynałów sprzeciwiających się innym kardynałom i biskupów występujących przeciwko innym biskupom. Kapłani, którzy mnie czczą, będą wyszydzani i prześladowani przez swych współbraci. Świątynie i ołtarze będą plądrowane. Kościół będzie pełen tych, którzy pójdą na kompromis, a szatan będzie kusił wielu kapłanów i osoby konsekrowane, by opuścili służbę Panu. Diabeł będzie występował szczególnie przeciwko duszom poświęconym Bogu. Powodem mego smutku jest myśl o zatraceniu tak wielu dusz. Jeśli grzechy
będą coraz liczniejsze i poważniejsze, nie będzie już dla nich przebaczenia. Odmawiaj jak najczęściej różaniec. Tylko ja jedna wciąż mogę ocalić was przed zbliżającym się nieszczęściem. Wszyscy, którzy mi zaufają, zostaną ocaleni. Znajdujemy się w sercu naszego podcastu, w miejscu, gdzie ścieżki historii i współczesności krzyżują się pod ciężarem znaczących pytań. Jesteśmy tutaj, by zastanowić się nad jedną z najbardziej palących kwestii, dotykającą serca Kościoła katolickiego. Popełnilibyśmy błąd, nie dostrzegając sygnałów, które już dawno zostały nam podane przez Matkę Bożą. Nie były to jedynie przesłania dotyczące szeroko pojętego świata czy trudnej sytuacji prześladowanych katolików. W Akicie otrzymaliśmy coś więcej – ostrzeżenie, które mówi o konsekwencjach braku naszego nawrócenia i o zmianach, które mogą zachwiać samymi fundamentami Kościoła. To właśnie w Akicie z Dalekiego Wschodu dobiegł nas głos, który może być uznany za profetyczny dla obecnej kondycji Kościoła. Zadajmy sobie pytanie – czy nie dostrzegamy dziś w Kościele obrazu, który został nam nakreślony w tych przesłaniach? Kardynałowie, którzy sprzeciwiają się innym kardynałom. Obraz, który stał się szczególnie wyraźny w czasie synodu dla Amazonii. Biskupi, którzy zdają się występować przeciwko innym biskupom, a nawet przeciwko nauczaniu Kościoła. To nie jest nowa problematyka. Już papież Pius X w encyklice o zasadach modernistów wskazywał na niebezpieczeństwa, które mogą wyniknąć z wewnętrznych rozłamów i nowoczesnych interpretacji wiary, które odchodzą od tradycyjnego nauczania. Jakże aktualne wydają się te słowa dzisiaj, kiedy widzimy, jak niektóre prądy w Kościele starają się reinterpretować wiarę w świetle współczesnych ideologii. Zagłębiając się w przekaz Zakity, zmuszeni jesteśmy do refleksji nad tym, co jest istotą kościelnej jedności i jak należy pielęgnować tradycję, aby nie zatracić tego, co najcenniejsze. Niech ten fragment naszego podcastu stanie się przestrzenią do głębokiego namysłu nad tym, jak wygląda Kościół dzisiaj i co możemy zrobić, aby odpowiedzieć na wezwania, które przed nami stawiane są. W dalszej części programu przyjrzymy się dokładniej encyklice papieża Piusa X i spróbujemy odnaleźć w niej wskazówki dla naszych czasów. Zwlekać nam dłużej nie wolno. Wymaga tego przede wszystkim ta okoliczność, iż zwolenników błędów należy dziś szukać nie już wśród otwartych wrogów Kościoła, ale w samym Kościele. Ukrywają się oni, że tak powiemy, w samym wnętrzu Kościoła. Stąd też mogą być bardziej szkodliwi, bo są mniej dostrzegalni. Będziemy więc mówić, czcigodni bracia, nie o niekatolikach, lecz o wielu z liczby katolików świeckich oraz, co jest boleśniejsze, o wielu z grona samych kapłanów, którzy wiedzeni pozorną miłością Kościoła, pozbawieni silnej podstawy filozoficznej i teologicznej, przepojeni natomiast do gruntu zatrutymi doktrynami głoszonymi przez wrogów Kościoła, zarozumiale siebie mienią odnowicielami tego Kościoła i rozzuchwaleni liczbą swych zwolenników napadają nawet na to, co tylko jest najświętszego w dziele Chrystusowym, nie oszczędzając nawet osoby boskiego Zbawiciela, którą ze świętokradzką odwagą sprowadzają do stanowiska prostego i ułomnego człowieka. Zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej podróży przez labirynty wiary, historii oraz współczesnych wyzwań stojących przed Kościołem. Przed nami obraz, który może budzić niepokój, lecz zarazem skłaniać do głębokiej refleksji. Jakże często bywa, że kapłani, cyi wybrani do bycia stróżami świętości, zdają się wyśmiewać swych braci w kapłaństwie czczących Maryję i oddanych tradycji. Słyszymy o tych, których oddanie sprawom Matki Bożej stawia w roli prześladowanych, a to w murach samego Kościoła. Widzimy kościoły, które padły ofiarą nie tyle zewnętrznego wandalizmu, co wewnętrznego zaniechania, gdzie decyzje biskupów po Soborze Watykańskim II, a czasem lata później, przyniosły owoc w postaci rozdzierającej pustki. Czy na naszych oczach Kościół nie wypełnił się tymi, którzy wybierają kompromis w obliczu wyzwań świata? W orędziu Zakity Maryja wezwała nas do podjęcia misji miłosierdzia, której istotą jest naśladowanie Chrystusa. To Maryja, Matka Kościoła,
wzywa nas do bycia wiernymi kompanami w tej misji. Opowieść o objawieniach w Akicie, o siostrze Agnes i jej mistycznym doświadczeniu, o milczeniu nakazanym wspólnocie i marginalizacji przesłania, jest świadectwem tego, jak Kościół zmaga się z przyjęciem orędzia, które nie znajduje odzwierciedlenia w popularnej narracji. A jednak Benedykt XVI, jako kardynał Ratzinger, potwierdził autentyczność tych objawień, stawiając je obok tych z Fatimy. W tej chwili skupmy naszą uwagę na istocie orędzia Maryi. Jest ono odpowiedzią na pytania nurtujące współczesny Kościół i świat. Wzywa do uznania prawdziwej obecności Chrystusa w Eucharystii, do rozważania bólu niepokalanego serca Maryi, do modlitwy różańcowej i zadośćuczynienia za grzechy. Przypomina, że tylko Maryja może ocalić świat i że różaniec jest bronią w walce ze złem. Wspomina o potrzebie poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi, o potrzebie jedności Kościoła poprzez modlitwę i o posłuszeństwie wobec nauczania Kościoła. Zawiera zarówno nadzieję, jak i ostrzeżenie. Walka pomiędzy dobrem a złem toczy się dalej i wybrać musimy, po której stanąć stronie. Porównując orędzie z Akita do trzeciej tajemnicy fatimskiej, dostrzegamy podobieństwa w ostrzeżeniach o kataklizmach, które mogą nas spotkać. W kontekście tych przekazów kryzys cywilizacyjny i kryzys Kościoła stają się jednością problemu, który wymaga rozwiązania dla dobra całej ludzkości. Zachęcam Was, drodzy słuchacze, byście sami zastanowili się nad objawieniami w Akicie, zrozumieli ich znaczenie i wprowadzili w życie przesłanie, które nam przekazano. Niech ten podcast będzie dla Was nie tylko źródłem informacji, ale przede wszystkim inspiracją do duchowej przemiany. Dziękuję Wam za towarzyszenie mi w dzisiejszej dyskusji. Nie zapomnijcie podzielić się swoimi refleksjami i przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jeśli podobał Wam się ten film, proszę Was o kliknięcie przycisku subskrypcji oraz dzwoneczka, aby nie przegapić kolejnych naszych produkcji. Nie zapomnijcie też polubić tego filmu oraz udostępnić go swoim znajomym i rodzinie. Niechaj słowa, które dziś usłyszeliście, dotrą do jak największej liczby osób, przynosząc nadzieję i umacniając wiarę. Zakończmy nasze spotkanie wspólną modlitwą. Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci za przesłanie nadziei i odnowy, które nam przekazujesz. Prosimy, bądź z nami w każdym dniu naszego życia, prowadź nasze kroki i umacniaj naszą wiarę. Niech Twoje błogosławieństwo spoczywa na każdym, kto słucha i przekazuje Twoje słowo. Jezu, ufamy Tobie. Amen. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnych filmach. Niech Bóg ma Was w swojej opiece. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.